Ja ubolewam właśnie nad tym, że u nas brakuje takiej prawdziwej starszyzny. Mm -hmm. Starszyzna to nie są starsi ludzie, tylko to są mądrzy ludzie, a mądrych, starszych ludzi, powiedzmy, że od siedemdziesiątki będziemy ich liczyć. Tak? Czy, czy... Ale oni byli przed przemianami. To był inna, inna Polska, inny świat. Znaczy, oni nadal jeszcze gdzieś są, tylko oni też nie są doceniani, prawda? Nie potrafią zabrać głosu, tak, żeby nie być po, Poza tym oni nie spełniają pewnego kryterium starszyzny. Starszyzna jest spokojna, ponieważ jest już na końcu i ma to doświadczenie i wie, że pewne rzeczy się cyklicznie powtarzają, tak? Hmm. I mogą powiedzieć, że o, to, co się teraz dzieje, działo się tam nie wiem, w 78 czy tam w którymś I, i, i co, no i nic, no i życie toczy się dalej każdego dnia do tych ludzi się idzie i się zadaje pytanie, które może brzmieć, co mam zrobić, tam dziadku na przykład, i oni generalnie nie mówią, co mamy zrobić, tylko mówią, że no, oni mogą powiedzieć, co zrobili kiedyś, jak byli w takiej sytuacji, tak. Co, co zrobili, jak zbankrutowali na przykład, albo co, co zrobili, mhm. jak zostali y, nieuczciwie potraktowani, nie wiem, przez kontrahenta, ktoś im nie zapłaci, No, tej wiedzy jest dużo takiej, którą można przekazać, ale z poziomu starszyzny, czyli człowieka, który ma dystans do tego, przede wszystkim, prawda? I dla mnie, na przykład po powrocie u Indian, yy, pewną obsesją było spotykanie starszyzny. -lu -lu Ludzi, tych którzy... hey, polskich. Tak, ale to, to jest niezwykłe doświadczenie. Ja na, na pewno uważam, w mojej branży, absolutnie uważam, że niezwykłym człowiekiem i stuprocentową starszyzna starszyzną jest profesor Bralczyk. Yy, I kiedyś miałem przyjemność jechać z nim samochodem z Łodzi m, do Warszawy, to po prostu no, taka uczta intelektualna, energetyczna, duchowa, tak? yy, bo to jest człowiek, yy, który cokolwiek by nie mówił, to ma to wartość. Ja wiem oczywiście, że mnie też niektórzy tak traktują, jak, jak, jak mistrza. Ja, ja też często mówię: mój mistrz David Ninan, mój mistrz Tomasz Warmus. Niektórzy mówią, yy, że u nich w domu się mówi Walkiewiczem. Yy, tak używa się pewnych cytatów, tekstów. No, jako 60-latek w zasadzie mam prawo, już gdzieś tam mieć poczucie, że jestem w takim przeciągu starszyzny. To jest trochę taka rola w pewnym momencie w życiu się robi, prawda? No dokładnie. Że mamy być tą inspiracją dokładnie. i takim, jak ty powiedziałeś, wiedzą, która wyrównuje fale, tak. Wiedzą, która wyrównuje fale. No jakbyśmy tego nie zwali, nie zwali, to młodzi potrzebują takiego punktu odniesienia czasami. A co by zrobił ten, a co zrobił tamto? Oni i tak zrobią, co zamierzają, bo to, to jest trochę tak, że duchowy spokój, tak się nazywa. Duchowy spokój, intuicyjna mądrość i etyczna dojrzałość, takie trzy elementy starszyzny. Tak? Czyli etyczna dojrzałość, czyli wartości, bycie strażnikiem tych wartości, takich uniwersalnych intuicyjna mądrość, czyli mądrość, która płynie w dużym stopniu z doświadczenia. Bo byłeś tyle razy w tej sytuacji, że, że wiesz. Ja na przykład miałem ostatnio taką, takie zdarzenie, że doświadczy, doświadczyłem czegoś nie, nie, nieprzyjemnego, no zdarza się, że na samochód pursuje gwoździem, czy tam coś innego zrobi, ale to jakby nie znaczy, że mnie, tylko po prostu to losowo się pewnie dzieje. Mm -hmm. I odkryłem, że ja się tym nie denerwuję już. Znaczy, Że ja na to patrzę jak na pewne doświadczenie, jestem się to niezwykłe, że jakby widzę inny obraz, że, że komuś jest roja przyjemność, że, że ktoś to robi, tak? planuje, ryzykuje, że jednak trzeba rozumieć ludzi, że bardzo często, nie wiem, ktoś nam drogę zajedzie samochodem, my tam mówimy idiota. Być może wraca ze szpitala, być może ma problemy osobiste, domowe. Że, że ja patrzę zupełnie inaczej niż patrzyłem 20 lat temu, mam duży poziom tolerancji. A może dla na przykład, człowieka dla jednego. człowieka i jego zachowań, również tych, które są takie nie do końca akceptowalne. I że na przykład te lata treningu sprawiły, że ja bardzo mało oceniam. Na przykład w ogóle już nie oceniam pogody, to już od lat jestem pogodoniezależny, czyli mhm. nie mam czegoś takiego, że jest brzydka albo ładna. Nie no, de deszcz pada, ale leje wściekle, no, pada duży deszcz po prostu, jest bardzo mokro. No. Ja mam takie powiedzenie, że z pogodą się nie dyskutuje, tylko się do niej ubiera. No właśnie, ale to, wiesz, ze wszystkim tak jest, yy, że można to patrzeć i powiedzieć, o człowiek zaparkował samochód na dwóch miejscach, prawda? A nie powiedzieć, że, że palan stanął jakoś tam i. To, to chodzi o to, że ja, ja poczułem w którymś momencie, że ja to podejście jakoś zintegrowałem w sobie, że ono już jest częścią mnie, że ja już nie muszę jakby ćwiczyć, wiesz, nie używać pewnych słów, tak jak mówię, że nie lubię słowa, udało się. To, to już teraz praktycznie ja już nie używam tego słowa, bo mam już tak głęboko wgrane, że zrobiłem, nie zrobiłem, zrobiłeś, nie zrobiłeś. Ktoś zrobił, nie zrobił, a nie udało się że to jest takie oczywiste dla mnie, ale, ale to przychodzi z wiekiem. To jest tak, jak koniak, wiesz, jak się ma lat 20, to się nie pije ten, takiego napoju, ponieważ. Bo jest niesmaczny. No jest niesmaczne. No jest niesmaczne. A potem człowiek nagle ma 40 lat, czy ileś, i i nagle widzi, że, że smakuje krewetkę, y, oliwkę y, i to przychodzi z wiekiem. W związku z tym dobrze jest być w tym miejscu, w którym się jest według mnie. Znaczy, to, to jest najcenniejsze. I jeżeli ktoś by mnie spytał, czy czegoś żałujesz, to bym powiedział jednej rzeczy, że nigdy nie byłem podróżnikiem, takim właśnie dwudziestoparoletnim podróżnikiem, który wyszedł z domu z plecakiem. Po, z plecakiem powiedział rodzicom, wychodzę, jak wrócę to będę, tak? a kiedy wrócisz? Nie wiem. I tak wrócić za trzy lata na przykład. Rozumiesz? Tak po prostu pójść przed siebie, pojechać nie wiem, do Azji, do Ameryki Południowej, gdziekolwiek, budzić się rano i sobie myśleć nowy dzień. I spotykasz ludzi i oni ci pokazują kierunek, gdzie idziesz dalej. Nie, ma, nie masz czy idziesz w prawo czy w lewo. Spotykasz kogoś, kto mówi, że wrócił z tamtej strony. A i myślę sobie, pójdę tam. I wtedy ludzie w tej podróży mogą się nauczyć po pierwsze, że wszechświat sprzyja wędrowcom, czy ludzie, którzy gdzieś idą, spotykają na swojej drodze mnóstwo ludzi, którzy im pomagają i jakby te historie się jakby tak składają w całość. Nie wiem, komuś się zepsuł na pustyni samochód, bo temu opowiada, że niezwykła historia bo mu się tam jakaś pompa zepsuła czy, czy coś i nie uwierzysz, ale jechał jeden samochód yy, ciężarowy i to był jakiś samochód z jakiegoś warsztatu i mieli taką pompę. Ja, ja, ludzie mi takie historie powiadają, wie, że to się nie może wydarzyć po prostu, ale poznają nowego człowieka. Nie? On ich zaprasza gdzieś tam, poznają innych ludzi innych ludzi i potem się okazuje, że jakiś biznes robią z kimś przypadkowo poznanym i ktoś pyta, jak żeś tego człowieka w ogóle znalazł. A on mówi, a na pustyni mi się samochód zepsuł. Tak? Albo nie wiem, tu mi się gdzieś zepsuł na Mazurach, a tam się okazało, że tam są jeziora, i tam poszedłem do gospodarza, i się okazało, że jest działka do kupienia, to ją kupiłem i no, ale gumę złapałem. Taki był początek. I z mojej perspektywy, jak taki młody człowiek na przykład się denerwuje, czy się dostanie na te studia, czy się nie dostanie, to jest tak, że to bez znaczenia, czy się dostaniesz, czy się nie dostaniesz, bo nie zostaniesz próżni. Zawsze będziesz szedł w jakąś stronę. Poza tym nie wiesz, czy te studia ci rozwiążą, czy skomplikują życie. Tak? Czy idziesz na imprezę i ci się nie chce na nią iść, a tam akurat spotykasz miłość swojego życia. Ale to dopiero wiesz w tym momencie. Czyli życie rozumiesz wstecz, a przeżywasz w przód. I, i... I to, co byłoby fajne, gdybyśmy mniej przeżywali w przód tego, co, co będzie jutro, tak? A co nie będzie mamy, wpływ, czy... nie, często nie mamy na to wpływu. No, generalnie nie mamy wpływu na wiele rzeczy i to stoicy już dali nam taką radę, żeby podzielić rzeczy na to, co jest zależne od nas i co jest niezależne i co jest niezależne, żeby zostawić w świętym spokoju. A profesor Bartoszewski jeszcze powiedział, że są rzeczy, które warto i są rzeczy, które się opłaca. Czyli mhm. gdyby wybrać tylko te, na które mamy wpływ i warto, to byśmy sobie ułatwili życie. To dość dobre. A, a propos udało mi się, to u Joe Rogana chyba widziałem świetną definicję czegoś, co po polsku by się nazy nazywało chyba łód szczęścia, czyli lak. Mm -hmm. Bo szczęście to ma w Polsce dwa znaczenia. E ile widziałeś czerwonych samochodów, e przyjeżdżając tutaj do studia, zaprojektując swoje życie? Ja sobie mam w głowie jeden mojego kabrioleta. W związku z tym, jak mówisz, to ja już go widzę, bo go dzisiaj pokazywałem. Ale na ulicy ile zobaczyłeś? Nie zwracałem uwagi. Ale jakbym cię poprosił, żebyś tu jechał jadąc, no to, to policzył, to zobaczył. byś wiedział. To jest selektywność uwagi, taka. To jest no. dokładnie to z łudem hmm. szczęścia, z tym, co przychodzi do nas. Jeżeli widzimy, jeżeli wiemy mniej więcej, dokąd chcemy zmierzać, i, i szukamy tego. To te czerwone samochody w naszym życiu się pojawiają, tak jak ta ciężarówka z pompą, tak? Yy, wiesz co, no, to są te szanse, okazje, możliwości, które jedni widzą, inni nie widzą, mm -hmm. prawda? Czyli, czyli to jest trochę tak jak z internetem. Wiesz, włączasz jakąś stronę w internecie, z wiadomościami, i ja włączam i każdy z nas widzi inne wiadomości. Mm -hmm. Tak, bo algorytm dopasowuje je do nas i on już wie, co my lubimy i kiedyś będzie tak, że pewnie będziemy włączali sztuczną inteligencję i mówili, ej, sztuczna inteligencja, powiedz mi, na co mam dzisiaj ochotę. I ona wyrzuci z algorytmu, gdzie wynikało, że tego dnia w tym roku, w tym miesiącu, o tej porze, to my generalnie lubimy napić się kawy. Mamy mhm. no, taki puls i taką temperaturę ciała i tyle tak, spaliśmy. I Byś się napił kawy. Jeszcze jakby zrobiła, albo powiedziała, kieruję cię do najbliższej kawiarni, kawiarni którą lubisz, bo jest tutaj półtora kilometra stąd i znalazłem już miejsce parkingowe i tak dalej.